Witamy wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Kto na Ochotnika? Szkolne programy wolontariatu. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a dzisiaj wystąpię w roli moderatora i będę się Państwem opiekowała podczas tego spotkania, za chwilę już w tle. Doradztwo zawodowe w wolontariacie szkolnym to temat naszego spotkania, którego prowadzącym będzie Mateusz Konieczny. Za chwilkę już przekazuję mu dowodzenie i Mateusz na pewno się Państwu przedstawi, ale zanim to nastąpi, wspomnę szybko o kilku kwestiach technicznych. Po prawej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Mogą Państwo tam zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącego bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę dawać mi znać. Ja postaram się pomóc już gdzieś w indywidualnych rozmowach albo na ogólnym czacie. Żeby sprawdzić, czy na razie mnie dobrze widać i słychać, to prosiłabym, żeby się Państwo przywitali tutaj z nami na czacie. Ja też tu coś napiszę. To będzie dla nas taki sygnał, że widać, słychać i czat nam dobrze działa. Widzę, że ktoś się zalogował też jako centrum. To pewnie ktoś od nas. Dobra, ale to oznacza, że widać i słychać. Nie zabieram zatem więcej czasu. Życzę owocnego spotkania i zostawiam Państwa z Mateuszem. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na webinarze poświęconym doradztwu zawodowemu oraz wolontariatowi szkolnemu. Ja nazywam się Mateusz Konieczny i spędzę z Państwem kilka chwil podczas naszego spotkania. Na co dzień kieruję Manufakturą Przyszłości, taka organizacja, którą założyłem, w ramach której wspieramy młodych ludzi w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Ponadto jestem doktorantem w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie piszę doktorat poświęcony kwalifikacjom i zatrudnieniu, a dokładnie temu, w jaki sposób młodzi ludzie przygotowani są do podjęcia aktywności zawodowej, jak wygląda proces zdobywania kwalifikacji w takim szerszym znaczeniu, nie tylko kwalifikacji, czyli umiejętności takich bardziej twardych, związanych z konkretnym pracą, którą się wykonuje, ale również kompetencji. Ponadto współpracowałem w ramach programu Kto na Ochotnika w ramach pierwszych edycji i być może z którąś z Pań miałem się przyjemność spotkać podczas szkolenia. Jeśli tak, to będę wdzięczny za informacje na naszym czacie. W razie pytań zachęcam do dawania ich poprzez czat i więc możemy przejść dalej. Jeśli pojawią się pytania, proszę oczywiście pytać. Pierwsze pytanie, które my mamy w ogóle też dla Pań przygotowane, to za chwileczkę Daria udostępni nam pierwszy slajd. Kim Panie jesteście? Czy jesteście doradczyniami zawodowymi, czy też opiekunkami Szkolnego Koła Wolontariatu, lub też działaczkami w organizacjach pozarządowych? To jest też dla nas ważne, żebyśmy wiedzieli, w którym kontekście, dla mnie ważne, w którym kontekście opowiadać trochę bardziej o wolontariacie. Mamy ankietę, jeśli już uda się, Pani na pewno widzą również ankietę, którą miałem przed sobą. Poprosiłbym o kliknięcie na jedno z pytań. Za chwilę po prostu udostępnimy wyniki. Rozumiem. Dziękuję Pani Małgorzato za odpowiedź. Więc tutaj faktycznie mieliśmy tylko trzy warianty przygotowane, więc tutaj dziękuję za taką szybką reakcję. Faktycznie, to wiemy, że mamy tak grupę faktycznie pół na pół. Grupę nauczycieli, opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu oraz szkolnych doradców zawodowych. Tutaj też jeszcze dlaczego mówię do zwracam się też Pani, ponieważ w naszym webinarium biorą udział same Pani. Także jest mi bardzo miło i cieszę się, że możemy spędzić ze sobą kilka chwil. Dara, dziękuję za udostępnienie wyników. Teraz możemy przejść do dalszej części prezentacji. Opowiem o tym, o czym dzisiaj będziemy mówić. Chciałbym, tak, widzimy slajd, na którym, tak, dzisiaj na pewno powiem trochę o wolontariacie w ogóle i dlaczego ten wolontariat jest ważny, o aktywności młodzieży i jak ją przełożyć, aktywności młodzieży, głównie młodzieży, ale też dzieci, jak ją przełożyć na sposób zdobywania kompetencji oraz jak to wszystko się wiąże z rynkiem pracy.
Teraz mamy taki, jak mam postrzeganie wolontariatu. Wolontariat możemy postrzegać w rodzaje wolontariatu w takich sześciu głównych kategoriach. Wolontariat charytatywny związany z udziałem, z organizacją różnych zbiórek, akcji na rzecz kogoś, zbiórki na rzecz rehabilitacji pewnej osoby, związane z wspieraniem konkretnych inicjatyw, idei. Kulturalne związane z angażowaniem się w różne działania, które są organizowane przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Wolontariat na rzecz rówieśników w szkolnej społeczności. Zdarzają się również działania, w ramach których grupy młodych ludzi organizują wzajemne pomaganie sobie w wykonywaniu prac domowych, też wspierają siebie w wykonywaniu innych czynności. Wolontariat na rzecz społeczności lokalnej, czyli na połączony dla mnie, w moim takim rozumieniu, z animacją trochę społeczną, kulturalną, do której też się dzisiaj odniosę, aby pokazać Paniom, jak te wszystkie działania, które są podejmowane w ramach wolontariatu, przekładają się na dalsze wybory zawodowe, edukacyjne, życiowe. Wolontariat sportowy, związany ze wspieraniem inicjatyw na rzecz zdrowego trybu życia, sportu, głównie na szkoły, z którymi współpracowałem, brały udział w biegach, w organizacji czy też współorganizacji różnych biegów sportowych oraz e-wolontariat związany z taką wspieraniem się, pomaganiem sobie nawzajem przez internet, wykorzystaniu różnych platform internetowych. Na przykład związany może być z tym, że przygotowujemy dla kogoś pewną bazę danych, grafikę, którą inna na przykład organizacja, instytucja wykorzystuje w ramach promocji jakiegoś działania na rzecz innej grupy czy też osoby. Teraz, ponieważ będziemy nawiązywać do rynku pracy, chciałbym też powiedzieć, jak to wszystko wygląda, jak będzie wyglądać rynek pracy w przyszłości, aby móc odnieść te działania wolontariackie do tego, w jaki sposób przykładają się też doradztwo zawodowe i jak na przykład przyszłość edukacyjną, zawodową młodych ludzi, ale również nas, osób pracujących z młodzieżą. Dodam, że to jest moje drugie webinarium, więc jeśli pojawią się jakieś potyczki, to bardzo przepraszam, nie mam takiej wprawy jeszcze w tych szkoleniach online. I teraz tak, Dario, poprosiłbym Cię o krótkie, nasz drugi quiz związany z rynkiem pracy, gdybyś mogła go udostępnić. A Pani zachęcam do udzielenia odpowiedzi. Mamy pięć pytań. W każdym z pytań są cztery warianty odpowiedzi. W każdym pytaniu jest jedna odpowiedź prawidłowa, więc poprosiłbym o przeczytanie oraz zapoznanie się z poszczególnymi pytaniami, odpowiedziami. Dajmy sobie kilka chwil na to, żeby przeczytać pytania. Niektóre z pytań mogą być trochę trudne, zdaję sobie sprawę, to też jest trochę zabieg też celowy, bo też żeby pokazać Panią, jak ten rynek pracy w przyszłości może wyglądać. A w tych pytaniach w nawiasach zostały przytoczone nazwy organizacji, które wydały raporty, do których się odwoływałem, ewentualnie instytucje, które przeprowadzały różnego rodzaju badania. Linki do tych raportów prześlemy Paniom. Również mam inne materiały, będę przesyłać na czacie, tak żebyście miały Panie na bieżąco do nich dostęp. Często mówiąc o rynku pracy przyszłości, różni badacze, analitycy nawiązują do roku 2030, takiego punktu odniesienia. I ja za chwileczkę, korzystając z tej okazji, podeślę na czacie ten z linków do raportu, który został przygotowany przez firmę Samsung. To będzie jeden z pierwszych linków, które Panią podeślę. O tak, miejmy już właśnie wyniki naszych badań. Faktycznie, w pierwszym pytaniu mamy odpowiedzi rozkład, ile polskich firm ma trudności z znalezieniem pracowników.
Okazuje się, że jest to jednak żadna ze wskazanych odpowiedzi nie jest prawidłowa. Według raportu Manpower Group Niedobór talentów 2018, który ukazał się w zeszłym roku, wynika, że 51% polskich pracodawców ma problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Problem ten dotyczy głównie firm, przedsiębiorstw, które potrzebują wykwalifikowanych pracowników fizycznych, głównie spawaczy, elektryków, ale również kierowców. Więc jakby to jest też ciekawa odpowiedź. Wczoraj to pytanie zadałem grupie młodzieży, z którą się spotkałem, więc tutaj również dużo osób nie widziało, że faktycznie jest to bardzo spory problem, że u nas, mimo że dzisiaj sprawdzałem informację o bezrobociu w Polsce, ono wynosi około 3,5% według danych, do których udało mi się dotrzeć, natomiast faktycznie ponad połowa polskich pracodawców ma problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, raport niedobór talentu. Tutaj branżą o najwyższym potencjale automatyzacji jest niestety nie przetwórstwo przemysłowe, ale transport. Tutaj również będę nawiązywać do różnych warsztatów, które prowadzę, ponieważ łatwiej mi będzie zobrazować niektóre działania przykładami. Wczoraj z młodzieżą wspominaliśmy również o automatycznych samochodach, które mogą się pojawić w przyszłości. Tego też przykład nowego środka lokomocji, które mogą się poruszać bez kierowcy. Natomiast nie wiem, kiedy doczekamy się takiej możliwości, ale faktycznie jeśli chodzi o... Tutaj jest raport z kolei przygotowany przez Forbesa i McKinsey. Ja mam nawet ten raport w wersji wydrukowanej. Raport wygląda tak, ramię w ramię z robotami. Niestety nie jest on dostępny online, tylko w wersji papierowej, ale tutaj z tego raportu wynika... Sekundkę, to u mnie wyskoczył mały problem. Dobrze. Z raportu Forbes i McKinsey wynika, że faktycznie branża transportowa może ulec najszybciej automatyzacji. Tutaj przechodzimy do trzeciego pytania i faktycznie wielkie gratulacje dla pań, ponieważ z raportu Randstad wynika... Tak, już będę, przepraszam, będę mówić wolniej, więc jeśli... Tak chciałbym, żeby też panie najmłodsze skorzystały, więc już obiecuję, będę mówić wolniej. Jeśli będzie nadal za szybko, to proszę przypominać. Według raportu Randstad z 2018 roku wynika faktycznie, że 47% polskich pracowników nie odczuwa spełnienia zawodowego. Czyli tutaj faktycznie jest to też spora grupa osób, a również przed zapoznaniem się z artykułem na temat braku poczucia spełnienia przez polskich pracowników, nie zdawałam sobie sprawę, że aż blisko 50% osób pracujących w Polsce nie czuje się zadowolonych z miejsca w pracy, w którym spędza większość swojego życia. Teraz przechodzimy do pytania numer 4, które nam też obrazuje, jak ten rynek pracy w przyszłości będzie wyglądać. I tutaj mamy różne głosy. Jedna pojawiła się w raportu Pearsona, do którego dzisiaj jeszcze będę się trochę odnosić. To jest raport Future World Skills Employment 2030, pokazuje, według którego wynika, że 20% miejsc pracy ulegnie automatyzacji. Natomiast według tego raportu, którego panie przed chwilą dostały z Samsunga, wynika, że to będzie 40% miejsc pracy ulegnie automatyzacji. Natomiast według jeszcze innego artykułu, który ukazał się niedawno na stronie Forbesa, wynika, że to będzie 13%. Jak mamy różnych badaczy, różne metodologie pokazujące, ile może tych miejsc pracy zostać zautomatyzowanych, zastąpionych przez roboty. Ja też dzisiaj myślałam, myśląc o tym spotkaniu, przypomniała mi się bajka Jetsonowie. Być może pani ją znają, to jest bajka, którą jeszcze oglądałem w dzieciństwie, która miała taki bardzo futurystyczny wydźwięk i faktycznie dzisiaj oglądając fragmenty różnych odcinków tej bajki, widać było taki postęp, też pewne etapy automatyzacji, gdzie jak też poruszali się bohaterowie oraz też niektóre czynności, jakie rodzaje pracy zostały zautomatyzowane. Natomiast tutaj faktycznie możemy uznać według raportu Pearsona 20%, jednak według raportu Samsunga to będzie 40%. Pytanie numer 5, które również nawiązuje do raportu Pearsona z 2017 roku. Zgadza się. Tutaj branża telekomunikacji jest branżą, która będzie się bardzo szybko rozwijała w przyszłości. Natomiast nie jest to kompetencją, ale pozostałe kompetencje zostały wskazane jako kluczowe dalej na rynku. W przyszłości będą pracownicy w przyszłości powinni aktywnie uczyć się i słuchać, zarządzać czasem oraz współdziałać. Do tego dojdą jeszcze inne kompetencje, o których wspomnę za chwilę. Ja dziękuję za udział w tym teście i teraz gdybyśmy, Dario, mogli przejść do kolejnego slajdu. Super, przełączam.
Tutaj mam pierwszą grafikę. Bardzo ciekawa książka, którą polecam. To jest książka Steve'a Case'a, w której wybrałem jedno zdanie, które jest bardzo istotne, że jesteśmy w samym środku globalnej bitwy o talenty. Tak naprawdę Steve Case pokazuje w tej książce, jak rozwijał się internet w Stanach Zjednoczonych. Odwołuje się do własnych doświadczeń w zakładaniu różnych firm oraz wspieraniu startupów. Natomiast zwrócił uwagę, że coraz więcej firm będzie poszukiwało osób o wyjątkowych talentach, którzy faktycznie chcą i coś będą wnosiły do firmy. I coraz trudniej jest znaleźć wykwalifikowanych pracowników, czego już widzimy z raportu Manpower Group, że 51% firm ma ten problem. Natomiast też fajnie jest, właśnie działając z młodzieżą, pracując z młodzieżą, mamy taką możliwość wybierania talentów, wybierania młodych, doszukiwania się, poszukiwania młodych ludzi, czy mają niezwykły talent. I teraz właśnie na początku nie powiedziałem jej rzeczy, do której za chwilę nawiążę. Książka Steve'a Case'a wygląda tak. Ja ją polecam. Mogę również pożyczyć do przeczytania dwa egzemplarze. Jest to bardzo ciekawe. Ona pokazuje również, jak w których państwach rozwijają się startupy, dlaczego, jakie umiejętności będą cenione na rynku pracy przez pracodawców. To jest wachlarz takich umiejętności STEM, Science, Technology, Engineering i Mathematics. Więc jakby to są obszary takie techniczne, ale też inne kompetencje, które będą. Dzień dobry, witamy panią Zofię, które kompetencje będą cenione na rynku pracy. Natomiast też bardzo dziękuję, też cieszę się, że panie włączyły się w działanie i też, że działacie w ramach takich różnych szkolnych wolontariatów, wspieracie młodych ludzi w ich aktywności takiej szkolnej, pozalekcyjnej, ponieważ to jest bardzo ważne i też o tym za chwilę jeszcze opowiem. Tutaj już będzie odpowiedź na nasze jedno z pytań o tych właśnie pracodawcach w Polsce, to jest 51% pracodawców ma problem ze znalezieniem pracowników. W drugiej części, i tego chciałem zarysować w tej pierwszej części prezentacji, to jak wyglądać będzie rynek pracy w przyszłości. Możemy też mówić o zawodach przyszłości. Nie wiem, czy panie wiedzą, ale obecnie 1 na 10 osób wykonuje zawód przyszłości. Natomiast praca 70% osób wykonujących teraz współcześnie zawody ulegnie przekształceniu. Częściowej automatyzacji, częściowej zmianie, sporo zawodów się pojawi. Natomiast to jest też bardzo ciekawe, jest tematyka zawodów w przyszłości w kontekście doradztwa zawodowego i o tym, co w przyszłości my możemy robić, albo też co mogą robić młodzi ludzie. I dlaczego też myślę ten temat wolontariatu? Ponieważ dla mnie wolontariat jest taką doskonałą przestrzenią do eksperymentowania, doświadczenia różnych sytuacji. I dokładnie 16 lat temu w mojej rodzinnej miejscowości w Czechach, w województwie łódzkim, zaczęliśmy robić pewne działania ze społecznością lokalną, głównie z młodzieżą, w odpowiedzi na to, że ponieważ w Krzakach jedyną atrakcją była możliwość siedzenia na przystanku autobusowym oraz siedzenia przed sklepem i tak naprawdę nic się nie działo. Od czasu do czasu strażacy organizowali potańcówkę, ale tak ten ruch w Krzakach, który rozwijał się za czasów moich rodziców, dziadków, taki kulturalny, społeczny, on w pewnym momencie zastygł, a dopiero my go wstrzesiliśmy u nas w rodzinnej miejscowości. O, jeszcze jedną atrakcją. Tu mamy zdjęcia 2004 roku. Ja wtedy miałem 14 lat i wtedy robiliśmy ruch rzeczy u nas w miejscowości. Ale robiliśmy je tak, ponieważ coś dla siebie, coś dla innych. Historia pierwszego zdjęcia, oprócz tego przystanku autobusowego i sklepu, było tak, że my spędzaliśmy czas na linii śmierci. Lina śmierci, co jest ciekawe, to była lina przywiązana do gałęzi zwisającej nad kanałem. Do tej liny włączona była kierownica. Tutaj na zdjęciu górne zdjęcie po lewej stronie. To jest jeden z młodych mieszkańców Krzaków, dzisiaj już szczęśliwy tata. Stanie na tej linii śmierci polegało tak. Każdy musiał chwycić mocno linię śmierci, następnie rozpędzić się i przelecieć nad kanałem. Patrząc z perspektywy czasu, to ta aktywność, którą podejmowaliśmy w wakacje, była bardzo niebezpieczna. I teraz na szczęście nic nikomu się nie stało, ale podejmując te działania w zakresie takiej aktywności społecznej, wolontariackiej, skończył się u nas okres linii śmierci, więc także też traktujemy to jako też taki punkt zakończenia jednego działania i rozpoczęcia czegoś nowego. Tutaj na zdjęciu widzimy młodych ludzi, którzy już teraz mają w wieku 20 kilku lat, którzy brali udział w tych wszystkich aktywnościach, które my podejmowaliśmy. Ja również jestem odpowiedzialny za te wszystkie działania, które się odbywały. Myślę, że dzisiaj nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie to, co działo się w Krzakach oraz później w różnych działaniach, które Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowało, w których miałam przyjemność uczestniczyć jako uczestnik, czy też współpracownik, nadal też możemy się spotykać w różnych formach w ramach działań CERO.
Robiliśmy też spacery badawcze, w ramach których zachęcaliśmy młodych ludzi do tego, żeby nie tyle spędzali też ciekawy wolny czas, ale też poznawali swoje najbliższe otoczenie. 2004 rok, na którym mieliśmy kontakt z cyfrówkami, aparatami cyfrowymi, kamerami cyfrowymi. Nikogo u mnie w miejscowości, wszak jestem bardzo małą wsią, to jest 250 osób. Nie było stać na to, żeby kupić sobie taki aparat cyfrowy. Natomiast my dostawaliśmy takie aparaty, były nam pożyczane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych EU. Otrzymaliśmy ten aparat na 1-2 dni, robiliśmy serię zdjęć, potem które oglądaliśmy u nas w sali OWSP. I patrząc z perspektywy czasu, był też super okres, kiedy każdy z nas mógł też doskonalić swoje umiejętności cyfrowe. Natomiast z tego raportu Samsunga dowiecie się Panie, że gdyby umiejętności cyfrowe, iż teraz młodzi ludzie, pracownicy pokolenia Z, czyli teraz mający około 22 lat, które wkraczają na rynek pracy, jak gdyby będą posługiwać się nowymi technologiami, to umiejętności cyfrowe są bardzo ważne. Wracając do tego zdjęcia, które mamy, tutaj teraz Monika i Angelika, tutaj też uczyliśmy się obsługi właśnie różnych sprzętów, kamer, aparatów, tworzyć, montować różne filmiki, tworzyć grafiki. Był to też taki okres, który często spotykamy się w wolontariacie, że jest grupa osób, która się angażuje w różnego rodzaju działania, potem ci ludzie odpadają, nie chcą się angażować, ponieważ nie otrzymują żadnej gratyfikacji finansowej za te aktywności, które realizują, ponieważ tego jest bardzo, czasem uważają, że jest to nudne, to nic nie daje, że faktycznie pamiętam podczas jednego z zajęć młody człowiek, 7 albo 8 klasa szkoły podstawowej, powiedział mi, że on się nie będzie angażować, ponieważ nie ma z tego żadnych pieniędzy. Natomiast ja bym chciał pokazać, że tutaj podocenić taki aspekt pozafinansowy, który jest bardzo kluczowy w tych wszystkich działaniach, które Pani podejmujecie wspólnie z młodzieżą, wspólnie z uczniami. Kolejny to jest sala OSP 2004 rok. My tutaj chcieliśmy dowiedzieć się, jak wyglądało dawniej życie u nas wśród mieszkańców. To łóżko, które Pani widzicie na zdjęciu, my transportowaliśmy własnoręcznie z jednego końca miejscowości do sali OSP, ale też faktycznie to był ciekawy okres, kiedy uczyliśmy się też nawiązywać relacje z innymi osobami. Nie tyle relacje z samymi mieszkańcami, ale również ze sponsorami, partnerami, którzy zaczęli wspierać nasze działania. To był też okres zdobywania pierwszych funduszy z różnych ogólnopolskich fundacji na nasze działania i też to, co było bardzo cenne, że my uczyliśmy się od grupy młodych ludzi, zupełnie różnego rodzaju formularze. Na pewno też to robicie w szkolnych działaniach, że często jest dużo różnych dokumentów, które możemy dać. Czasem niektóre działania są dofinansowane przez różne instytucje, więc fajnie jest taką stworzyć możliwość i przestrzeń do tego, żeby młodzi ludzie mogli też w tym uczestniczyć. Ja bardzo doceniam, że pamiętam pierwszy wniosek, który napisaliśmy z grupą 2004 rok. Teraz czytając z perspektywy czasu, ja sobie osobiście nie przyznałbym dofinansowania, ponieważ on nie spełnia takich kryteriów formalnych, ale faktycznie wynika z potrzeb młodych ludzi. Cieszę się, że ktoś nam dał nam szansę i że sporo osób faktycznie mogło na tym skorzystać, bo dzięki tym różnym działaniom, które podejmowaliśmy, część z młodych ludzi faktycznie zajmuje się już teraz, ktoś jest programistą, ktoś studiuje informatykę, ktoś zaczyna rozwijać swój obszar takich właśnie obszarów finansowych. Mamy też fotografa, który teraz utrzymuje się robiąc profesjonalne zdjęcia. Więc faktycznie jest sporo możliwości doświadczania różnych sytuacji, różnych aktywności. Nasze działania były bardzo różnorodne, ale też nie tylko w wolontariacie i te wszystkie działania społeczne, które podejmowaliśmy. Nie tylko chodziło o to, może też ważne było dla nas to, że robimy też coś dla innych, ale też to, że możemy sami się czegoś uczyć i doświadczyć. Gdyby to były bezpieczne warunki, które sobie stwarzaliśmy we współpracy z dorosłymi, ponieważ te wszystkie działania odbywały się poza szkołą, ewentualnie we współpracy ze szkołą. Tutaj też ważne dla nas było angażowanie społeczności realnej, pobudzanie też innych do działania, też stworzenie takich partnerstw, koalicji. Tu akurat widzimy, otworzyliśmy plac zabaw za górami, za krzakami, w ramach którego uczyliśmy się sami, jak wyremontować niektóre sprzęty, jak też wsadzić nazwy poszczególnych roślin. Stworzyliśmy własny ster krzewowo-kwiatowy. Też zachęciliśmy mieszkańców do tego, żeby się włączali i nam pomagali, więc jakby też dla wspólnych wartości i wspólnych celów, ale też żebyśmy fajnie wspólnie spędzili ten czas. Na kolejnych zdjęciach widzimy młodych panów poniżej, którzy, to były akurat ciekawe warsztaty, gdzie uczestniczyli sami panowie. Zrobiliśmy w ramach jednego projektu cykl zajęć kulinarnych, poznając różne kuchnie świata, akurat tutaj jest tworzenie jakichś różnych deserów, ale też staraliśmy się o pewne umiejętności, które mogą się przydać nam w dorosłym życiu. Po lewej stronie, nie wiem, czy pracowaliście Państwo taką formą teatru, to jest teatrzyk Kami Shibari. Organizowaliśmy wówczas projekt na
dla najmłodszych mieszkańców u nas w gminie, w ramach którego sami też się uczyliśmy bardzo sporo różnych kreatywnych narzędzi oraz też przy okazji też właśnie głównie też młodzi ludzie mogli tego doświadczyć, też dzieci. To jest teatrzyk Kamishibai, w którym opowiada się różne historie. Też zachęcaliśmy potem dzieciaki, żeby same tworzyły własne bajki w oparciu o ten sprzęt, który mamy przed sobą. Wówczas zrobiliśmy mnóstwo różnych eksperymentów chemicznych, matematycznych. Kręciliśmy filmiki, to był teatrzyk cieni, działanie z proszkiem folii. Też to było super działanie, że faktycznie dostaliśmy drobne dofinansowanie. Częściowo te zasoby polegały na tych wcześniejszych doświadczeniach i relacjach, które zbudowaliśmy z innymi oraz tego, że się uczyliśmy rozmawiać i przełamywać te bariery. Pamiętam, że jednego dnia w 2008 roku organizowaliśmy jeden z takich wydarzeń, podsumowanie pięciolecia naszej aktywności, tego ruchu w Krzakach, który rozpoczęliśmy. Jeździliśmy po różnych organizacjach, firmach w pobliskim mieście w Sieradzu i przekonywaliśmy innych, żeby wsparli nasze działania. Więc to był też ciekawy okres, kiedy też uczenia się, wychodzenie do innych ludzi, zachęcanie do tego przekonywania, tak argumentowania, że te działania, które podejmujemy, naprawdę mają sens. Teatrzyk Kamishibai, który na zdjęciu polecam. Tutaj też mogę odesłać na stronę naszej Stowarzyszenia Pracowni Inspiracji Kulturalnych, na których można znaleźć więcej inspiracji. Też w innych działaniach, dzisiaj rozmawiałem z jedną grupą z Kępna. To jest młodzi ludzie, powiatowa biblioteka publiczna w Kępie. Kępni w ramach biblioteki młodzi ludzie podejmują różnego rodzaju działania, które akurat są współfinansowane przez program Równe Szanse. Program realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, która wspiera działania dla grupy uczniów szkół ponadpodstawowych do maksymalnie 18 roku życia. Tutaj jest grupa, która zebrała się w bibliotece. Jest taki solidny fundament, którą stanowią młodzi ludzie od samego początku, kiedy projekty były realizowane w bibliotece. Dzisiaj rozmawiałam z Natalią, która koordynuje większość działań, która współpracuje z młodzieżą. Pytałem się o działania, które realizują. Ja z grupą współpracuję, prowadząc dla nich warsztaty z zakresu komunikacji, liderstwa. I teraz młodzi ludzie mieli taką świadomość po pierwszych dwóch projektach, które robili i mówią o konkretnych umiejętności, których tam się nauczyć. Na pierwszy widzimy, uczą się młodzi ludzie tańca ogniem. Teraz dzisiaj Natalia powiedziała mi, że już grupa jest jeszcze nie przygotowała pewnych, uczy się, jest jakby nie ma pewnego repertuaru tańca przygotowanego, ale już otrzymuje zapytania od osób i organizacji komercyjnych, które chcą wynajmować ich na to, aby też zorganizowały występ w ich miejscach, w instytucjach, w organizacji. Kolejny projekt związany z szyciem. Gdyby też myślę, że branża szycia jest też istotna, z uwagi na zawód, który się często pojawia w różnych raportach, analizach, czyli cyfrowego krawca, który będzie przygotował ubrania dopasowane do konkretnych wymiarów człowieka. Tutaj grupa wstępna, która zwróciła na pomoc, chcemy się nauczyć szyć, widzimy panów i panie, którzy podejmowali tę aktywność. Kolejne warsztaty stworzenia kompozycji kwiatowych, które również się spotkały z pozytywnym odbiorem z lokalnej społeczności, ponieważ mieszkańcy, widząc te kompozycje, które zostały przygotowane przez młodych ludzi, chcieli, aby też ich dla nich prywatnie przygotowali takie działania, takie pomysły, takie kompozycje w zależności od okoliczności, które były realizowane. Kolejny projekt, który się rozpoczął w 2018 roku, to jest Strefa Młodych, którego między innymi młodzież uczy się renowacji i tworzenia własnych mebli. To jest bardzo popularne, jeśli weźmiemy na różnego rodzaju aukcje, grupy społecznościowe, które faktycznie jest, ludzie nawzajem uczą się restaurować meble. Więc to są różne działania, które wynikały bezpośrednio z potrzeb młodych ludzi, których ta młodzież chciała się nauczyć, konkretne umiejętności, których młodzież chciała się nauczyć. Też, co ciekawe, jest taka pewna giełda, która powstała w ramach tej instytucji, ale na propos giełdy to będzie na ostatnim, jednym z ostatnich slajdów taki zbiór pomysłów, które dla pań przygotowałem. Natomiast, przepraszam, tutaj pomyliłem slajdy. Mamy jeszcze jeden slajd, w ramach którego też często spotykamy się. Tutaj są akurat dwie grupy o działaniach wolontariackich i są dwie grupy z programu Kto na Ochotnika, które podczas warsztatu, podczas spotkań z grupami, z którymi współpracowałem w ramach programu, mówiliśmy często o różnych działaniach, które są podejmowane, o tym, jakie korzyści młodzi ludzie zyskują dzięki działaniom wolontariackim. Były to uczniowie drugiej klasy, to jest zdjęcie w dolnym rogu, oraz uczniowie klas gimnazjalnych, to jest zdjęcie w prawym dolnym rogu.
w których podczas w ramach różnych działań pisaliśmy, jakie korzyści, co też zyskujemy, jak te działania wpływają na społeczność lokalną. Pozostałe grupy i pozostałe podczas pozostałych działań uczyliśmy się między innymi mapować zasoby, czy wykonywać takie diagnozy potrzeb, potrzeb całej społeczności lokalnej, nie tylko młodych ludzi. Też uczyliśmy wiadomości urbanistyczne. Dlaczego też to robiliśmy i dlaczego też nawiązując do zawodów przyszłości? Jeden z zawodów przyszłości może być architekt świata, czyli to albo też analityk cybermiasta. Tu mamy dwa zawody w zależności od różnych raportów. Architekt świata to będzie osoba, która będzie urządzała nam przyjazne miasta, przyjazne miejscowości, w których będziemy żyć. Tak, żeby nam było dużo zieleni, żebyśmy się mogli swobodnie poruszać, tak żeby były tam instytucje, z których możemy korzystać, żeby te miasta były odpowiednio urządzone, wykorzystujące nowe technologie. Natomiast analitycy cybermiasta będą analizować to, analizować poszczególne czujniki oraz je naprawiać, ponieważ miasto będzie podłączone do różnych czujników, które będą kontrolowały życie w społeczności, będą sygnalizowały, co wymaga poprawy, co wymaga zmiany. I analityk będzie zajmował się analizą tych wszystkich danych, które nas wpływają oraz naprawą tych czujników. Mamy jeszcze jedną grupę, która wpadła w ramach na projektu, grupa z Pszczyny, ze Śląska, wpadła na pomysł, aby zająć się badaniem przyszłości. To był uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej, którzy znajdowali się, co mogą robić w przyszłości i w ramach tego projektu przygotowali pogadanki z młodzieżą oraz też prezentacje zawodów przyszłości, które mogą być wykonywane przez uczniów ich szkoły. Tutaj mamy przykłady różnych działań, które były podejmowane oraz tego, co się wydarzyło. Staram się też nawiązywać, jak to można przełożyć na poszczególne inne aktywności oraz też, co zyskujemy. Jakby większość działań, które faktycznie, które Pani podejmujecie w szkołach, które też wspólnie z młodzieżą, opiera się na dobrowolnym i odpłatnym działaniu, w ramach którego możemy zdobywać różne kompetencje. Czasem młodzi ludzie też nie wiedzą, co mogą zyskać, realizując różnego rodzaju działania. Czasem też do tego zachęcamy nauczycieli, z którymi współpracowaliśmy, aby dokonywać pewnych podsumowań i stop klat ewaluacji działań. Aby też na początku zachęcić młodych ludzi do wyznaczenia swojego celu, który będzie nam przyświecał w trakcie roku szkolnego, robienia po pierwszym semestrze stop klat, co nam wyszło, co nam nie wyszło oraz podsumowania wszystkich działań na sam koniec. I teraz, co zyskujemy dzięki tym wolontariatom, dzięki takiej aktywności wolontariackiej w kontekście różnych raportów, w kontekście takich kompetencji uznawanych za kompetencje przyszłości? Jednak wiąże do trzech takich, albo czterech grup, czterech raportów, czterech analiz. I myślę, że większość tych działań, większość tych kompetencji, które zostaną wymienione, możemy zdobywać w ramach tych działań, które realizujemy w szkołach, realizujemy w organizacjach pozarządowych. Mamy raport Pearsona, który pojawił się w naszym quizie. To były kompetencje, które będą ważne na rynku pracy w 2030 roku. Aktywna nauka i słuchanie jest wymieniona jako jedną z pierwszych kompetencji. Też zachęcamy tutaj do uczenia się przez całe życie. Założenie jest takie, że każdy z nas zmieni swoją pracę 8 razy w ciągu całego życia. Niektóre raporty pokazują, że będziemy pracować, że będziemy żyć około 100 lat. Albo nawet więcej. Tutaj też, idąc tak bardziej futurologicznie, możemy zastanowić się, czy przypadkiem w przyszłości nie zwiększy się wiek emerytalny, skoro będziemy żyć ponad 100 lat. Jest taka książka Stuletnie życie, którą też polecam, warto ją też przeczytać, żeby się przenieść trochę w taką wizję przyszłości, która pokazuje różne warianty tego, co nas może czekać za kilkadziesiąt lat. Przepraszam. Jasne komunikowanie się uznawane jest za kompetencje przyszłości, tak żebyśmy śmiało i też wyrażali poszczególne swoje myśli, swoje zdanie. Monitorowanie i ocena wyników. Też analizowanie pewnych rzeczy, też to, co robiliśmy. Tutaj ta kompetencja łączy mi się z kompetencją z innego raportu, takiego raportu Future Work Skills 2020, który został przygotowany w 2011 roku. W ramach tego raportu zostało wskazanych 10 kompetencji, które uznawane są za kompetencje przyszłości, które powinni opanować pracownicy w 2020 roku. Raport Future Work Skills 2020. Jedną z takich kompetencji było myślenie, tak, ja podeślę spolszczoną wersję raportu, to w takim razie już super, to ja mogę już podesłać. Raport 2030 jest polska wersja tej strony przygotowana, natomiast raport oryginalny jest przygotowany w języku angielskim, ale na tej stronie podstawowe informacje można znaleźć. Natomiast raport Future Work Skills 2020 jest tylko w wersji
anglojęzycznej i tak jest tylko dostępny. Są różnego rodzaju grafiki i według tego raportu wynika, co, jak powinni wyglądać pracownicy przyszłości, jak w 2020 roku. Jedną z kompetencji właśnie jest myślenie projektowe. Ja wczoraj podczas warsztatów zapytałem się młodych ludzi, jak, mamy kolejny raport 2020, jak rozumieć projektowo. Wydaje mi się, że skoro dość często pracuję z młodzieżą metodą projektu, młodzi ludzie wiedzą, czym jest projekt. Okazuje się, że tylko nie ta grupa, ale też wiele innych grup, które nie wiedzą, czym jest projekt, jak jest skonstruowany. Tutaj bardzo ważne, też mówię młodym ludziom, że ja w swoim życiu robię w ciągu roku kilkanaście innych projektów, są mniejsze działania, ale jakby mechanika jest taka sama. Zaczynamy od pewnej analizy potrzeb. Wczoraj analizowaliśmy potrzeby, więc jak też, co może się wydarzyć w ich społeczności lokalnej. Zrozpisywaliśmy wstępnie działania, co wydarzy się krok po kroku. W zasadzie projektów jest tak naprawdę diagnozowanie potrzeb, wyznaczenie sobie celów, które chcielibyśmy zrealizować, pewnych zaplanowanie działań, które mamy, które będą pomagały nam w realizacji określonych celów, wyznaczenie rezultatów, podsumowanie tego działania, w ewaluacji, oczywiście też pracujemy zespołowo, pozyskujemy sojuszników, partnerów. Jak gdyby jest kilka takich elementów stałych. Oraz jednym z kluczowych jest też ewaluacja, na podstawie której przekonujemy się, czy te działania mają sens w przyszłości też nie. Wracając do tego slajdu, szybkie reagowanie. Szybkie reagowanie pojawiające się na nowe wyzwania, na nowe trudności. Jak gdyby też wszystko się zmienia, widzimy też branżę informatyczną, cyfrową, która się bardzo szybko zwija. Firmy prześcigają się w analizowaniu potrzeb swoich klientów. Powstają nowe produkty, które będą odpowiadały nam, naszym potrzebom. Widzimy również różne aplikacje, korzystając z Facebooka, Instagrama, jak one się bardzo szybko zmieniają i co też nowego się w nich pojawia. Zarządzanie czasem, finansami i ludźmi, też uważane za kompetencje, jedną z kompetencji kluczowych w przyszłości. Tak, żebyśmy, co ciekawe, zarządzanie finansami też dla mnie się wiąże z kolejnym zawodem w przyszłości, który myślę, że też Panie robicie, bo na pewno organizujecie różnego rodzaju zbiórki charytatywne albo różnego rodzaju kiermasze i też planujecie wszystkie wydatki, wszystkie działania związane z tym procesem, pozyskanie materiału na przygotowanie na przykład ciast lub różnych gadżetów. Potem ich na przykład formy organizowania kiermaszu, organizowanie zbiórek, ich podsumowanie, policzanie. Ja też zachęcam do tego, żeby włączać te działania młodych ludzi, żeby też mogli taką umiejętność nabywać. Bo nie wiem, czy Pani wie, ale każdy z nas tutaj na tym webinarze jest zadłużony średnio na 20 tysięcy złotych. Statystycznie każdy Polak to ma wyciągnięte w banku 20 tysięcy kredytu, bo tak wynika z różnych badań i analiz pokazujących zadłużanie osób fizycznych. Natomiast jednym z zawodów przyszłości, jednym z ważnych zawodów przyszłości będzie osoba, która będzie pomagała nam zarządzać finansami, tak żebyśmy mogli umiejętnie gospodarować własnymi budżetami. Kolejna umiejętność to negocjacje i perswazja, czyli umiejętność w jakiś sposób wybierania wpływu. Nie wiem, na jakie umiejętności socjotechniczne będą wchodziły w grę, ale na pewno będziemy musieli uczyć się argumentować i wybierać własne myśli, przekonania, wybierać się własne zdanie. Kreatywność. Jak najbardziej uważam, zarówno z tego raportu 2020, jak i tego 2030, wynika, że to będzie umiejętność przyszłości, wpadanie na nowe rozwiązania, myślenie nowych pomysłów, wizualizowanie. Czyli jakby pokazanie często różnych działań w formie obrazkowej. Na pewno też w swoich działaniach wykonujecie różnego rodzaju prezentacje, materiały pokazujące, jak te działania będą nie promujące wasze działania, też pokazujące efekty waszych działań. W formie takiej tradycyjnej, ale też w formie różnych materiałów internetowych. Autorefleksja, czyli zastanowienie się tego, zrobienie sobie stop klatki na temat tych działań, które zostały podjęte oraz tego, co można zrobić w przyszłości, co nam wyszło, co nas nie wyszło. Do tego autorefleksji zachęcam, żeby robić to wszystkie działania wolontariackie. Lifelong learning, uczenie się przez całe życie. Tutaj zachęcenie do tego, żeby nie tylko uczyć się w szkole. Teraz ja też pracując ze studentami, ponieważ prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim i też mówię swoim studentom, żeby też wykorzystali ten czas, kiedy są na studiach i brali udział w różnych działaniach, w różnych kursach, które są organizowane. Często ważne też zachęcam, żeby pobierać doświadczenie, ponieważ okazuje się, że one mogą nam być przydatne za rok, dwa, trzy, a nawet za kilka, kilkanaście lat. I żebyśmy też, żeby studenci uczniowie wykorzystywali ten czas w szkołach i też zdobywali pewne umiejętności, które potem, jeśli będziemy chcieli zdobyć na rynku normalnie, już potem pracując, to są kursy szkolenia, za które będziemy musieli płacić różną wysokość środków.
ale też tutaj warto jest to zrobić, żeby też pokazać młodym ludziom, że nie tylko można się uczyć w szkole, ale również działania takich, które są realizowane w formie edukacji pozaformalnej, czyli te wszystkie działania, które Państwo robicie poza lekcjami, poza szkołą, w współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi, w które się angażujecie i uczycie też przy okazji młodych ludzi różnych ważnych cennych umiejętności. Zdolność dostrzegania innych ludzi i ich reakcji. I tutaj jest to umiejętność moim zdaniem połączona ściśle z inteligencją społeczną i inteligencją emocjonalną. Inteligencja społeczna, umiejętność analizowania, interpretowania zachowań innych, odczytywania też zachowań innych ludzi. Inteligencja emocjonalna to jest umiejętność odczytywania emocji, które są do nas wysyłane w trakcie rozmowy, czy też które emocje innych osób, z którymi rozmawiamy. Natomiast jest jeszcze są trzy kropeczki, ponieważ uważam, że ten wachlarz umiejętności jest bardzo, bardzo szeroki. Natomiast te umiejętności wydają się takie bardzo kluczowe. Natomiast w tym linku umiejętności 2030 można zobaczyć jeszcze inne, które autorzy tego raportu, wskazali. Kolejne kompetencje kluczowe, kompetencje miękkie, wskazane w innym raporcie ADECO. ADECO jest jedną z firm wymagających rekrutacji pracowników. Niektóre umiejętności się powtarzają, kreatywność, ale mamy również taką umiejętność jak umiejętność analizowania danych, wytrwałość i odporność, elastyczne rozwiązywanie problemów, czyli wpadanie na nowe rozwiązania. Zapewne w swoich działaniach wpadacie Pani, czy jesteście trochę zmuszone, lub też na wpadanie nowych elastycznych rozwiązań związanych między innymi często z pozyskiwaniem funduszy na działania szkolne, ponieważ bardzo mało kół wolontariatu, którymi współpracowałam, miało własne środki. Więc tutaj pojawiały się różne kreatywne pomysły, duże pomysły, skąd te działania na takie działania, na aktywność wolontariacką można wziąć. Wzajemne zrozumienie kulturowe. To jest kolejne działanie, które pokazujące, na ile nie tylko rozumiemy inne kultury, ale też na ile potrafimy komunikować się w innych językach, na ile jesteśmy w stanie zrozumieć różne gesty w komunikacji werbalnej, niewerbalnej, różnych typowo w różnych kręgach kulturowych, ale też na ile odnajdujemy się w innych grupach, innych narodowościowo niż nasza. Przedsiębiorczość, czyli umiejętność wpadania na inne takie, na inne pomysły, kształcenie umiejętności przedsiębiorczych oraz zachęcania młodych ludzi do tego, żeby byli przedsiębiorczymi w swoim życiu w różnych obszarach życia społecznego, zawodowego, edukacyjnego. Niekoniecznie tę umiejętność można wiązać z byciem zakładaniem własnej działalności. Z badań, które w zeszłym roku przeprowadzałem z młodymi ludźmi, to byli uczniowie szkół ponadpodstawowych, 10% młodych ludzi chciało założyć własną, własną działalność gospodarczą. Również wynika na przykład z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2004 roku, jeśli dobrze pamiętam. Studenci sobie zapytali, ile osób chciałoby założyć własną działalność. To było około 30% studentów, a teraz 4% osób założyło, czas młodych ludzi założyło własną działalność. Dzisiaj jest sporo firm wspierających różnego rodzaju startupy, więc faktycznie jest coraz więcej młodych ludzi, którzy chcą, myślą o własnym biznesie. Przywództwo i zarządzanie kryzysowe, czyli umiejętność też kierowania, zarządzania zespołem, ale również w sytuacjach, które są nagłe, pojawiają się w nieoczekiwanym momencie i też umiejętność wybrnięcia z tej sytuacji oraz szybkie uczenie się, ponieważ tutaj jest jakby bardzo ciekawa konstrukcja T-shapy, więc pracownika w kształcie litery T. Gdyby, i też to się wiąże z kompetencją z tego raportu właśnie Future Work Skills 2020, w którym jest osoba też taka transdyscyplinarność, czyli chęć też do uczenia się, znajomość różnych wiedzy w różnych obszarach, ale też chęć do uczenia się czegoś nowego. Gdyby zakłada się, że każdy z nas ma taki trzon stanowiący jakieś takie nasze główne umiejętności, coś, co w czym jesteśmy dobrzy, to obszar, w którym pracujemy, natomiast taką nadbudowę tego trzonu, czyli ten główny element litery T, stanowią inne nasze zainteresowania i pasje, czyli coś, co rozwijamy. Zakładam, że teraz młodzi ludzie, z którymi pracujecie, na pewno nie myślą, nie wiedzą, co chcą robić w przyszłości, a być może też część jest taka świadoma tego swojego wyboru, ale faktycznie warto też je zatrudnić, warto zachęcić, żeby pokazać, że nie wiadomo, co nam się przyda w życiu i też pokazać taką perspektywę, być może z tego, co wcześniej powiedziałam, jak ten rynek pracy w przyszłości będzie wyglądał. Ponieważ uważam, że myślę, że jesteśmy też w stanie, część z nas na pewno będzie robiła różne rzeczy za, gdybyśmy porozmawiali za 10 lat, to na pewno możemy się znaleźć przy wykonywaniu różnych aktywności zawodowych. Idąc dalej, na pewno kompetencje kluczowe, tutaj są bardzo znane, ale też w tych kompetencjach kluczowych pojawiają się pewne obszary, które warto poruszać z młodzieżą, które pojawiają się w różnych działaniach, które realizujecie, które też pojawiły się w innych kompetencjach w przyszłości.
Kompetencje to jest rozumowanie i tworzenie informacji. Wielojęzyczność pojawiła się również w pozostałych raportach. Kompetencje matematyczne, nowe technologie, nauki przyrodnicze, inżynieria to ten zakres kompetencji STEM, który również w raporcie Samsunga jest dostępny. Kompetencje cyfrowe jak najbardziej, różne aplikacje. Też polecam bardzo ciekawą aplikację, którą można wykorzystać w pracy z młodzieżą, jest to Mentimeter. Mogę też zapisać teraz nazwę. Proszę poczekać chwilkę, to ja po prostu prześlę zaraz link do tej aplikacji. Polecam, na pewno wykorzystujecie w pracy z młodzieżą, też polecam szkolenie w ramach młodych przedsiębiorczych na temat nowych technologii pracy z młodzieżą. Mentimeter jest jedną z aplikacji, którą ja często wykorzystuję podczas pracy z młodymi ludźmi, też dorosłymi. Pozwala na tworzenie różnych takich wizualnych prezentacji, quizów interaktywnych, które można zaangażować inne osoby. Co ciekawe, jest też przyspiesza proces uczenia się i zdobywania pewnych umiejętności czy też wiedzy. Kompetencje osobiste, społeczne w zakresie umiejętności uczenia się. Faktycznie koncepcja uczenia się przez całe życie w Komisji Europejskiej, Unii Europejska i też to, że faktycznie osoba, która nie będzie się uczyła, nie będzie podnosiła swoich kwalifikacji, będzie miała w przyszłości problemy ze znalezieniem pracy. Takie jest też moje zdanie na podstawie czytania literatury oraz różnych artykułów. Pozostałe kompetencje to są kompetencje obywatelskie, które wspieramy w różnych działaniach, ponieważ w ramach wolontariatu pomagamy innym osobom, to jest jedną ideą. Innym osobom, grupom, angażujemy się na rzecz różnych inicjatyw. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, czyli gdyby zakładam, że każde działanie, które jest podejmowane przez szkołę, wymaga też ćwiczyć te umiejętności bycia przedsiębiorczym, angażowania, pozwala też angażujemy inne osoby w nasze działania. Też zachęcamy i pobudzamy ich do wykonywania, dokładania na nowe pomysły, poszukiwania partnerów różnych działań. Kompetencje w zakresie znajomości ekspresji kulturalnej. Faktycznie pokazany na początku slajd o wolontariacie kulturalnym. Jak najbardziej tutaj też się to wpisuje, ponieważ część działań polega na wykonywaniu, na wspieraniu różnych wydarzeń związanych z kulturą, też filmów, festiwali, z wydarzeń teatralnych oraz też tych innych pomysłów, które są realizowane w szkołach. I tu mamy wachlarz trzech raportów na slajdach, czyli dwóch raportów kompetencji kluczowych Rady Unii Europejskiej oraz raportu, który przesłałem link o kompetencjach 2020. Natomiast jeszcze inny ciekawy raport, który został wydany przez firmę PwC, nazywa się raport Rynek Pracy Przyszłości, czy więcej rynek pracy do 2030 roku, i z którego pracownicy zostali zapytani, nie tylko poza Polską, pracownicy zostali zapytani, pracujący w dużych korporacjach, o kompetencje, co przydają się w przyszłości. Jak gdyby 70% pracowników już teraz jest w samej konieczności zdobywania nowych kompetencji, ponieważ rzeczywistość się będzie zmieniała, nie wiemy też, co wydarzy się za 5-10 lat, więc możemy bardziej przewidywać, ale faktycznie ta otwartość na uczenie się czegoś nowego i podnoszenie swojej wiedzy będzie jak najbardziej istotna. Natomiast według pracowników nowe technologie i kompetencje nie zastąpią kompetencji ludzkich. Też możemy zobaczyć, że te umiejętności społeczne, współpraca w grupie, umiejętność analizowania różnych zachowań, czy też odczytywanie emocji innych ludzi, będzie bardzo istotne. Gdybyśmy przyjrzeli się raportowi, na przykład wydanemu przez GAMT w 2018 roku, z którego wynika, że faktycznie zawód psychologa na przykład będzie bardzo popularnym zawodem w przyszłości, lub też inne zawody wymagające pracy z drugim człowiekiem, zrozumienia tego drugiego człowieka. To jest też ciekawa informacja pokazująca też, gdy pracujemy ze starszą młodzieżą, która też nie wie, co może to być w przyszłości, pokazanie też, że faktycznie to, czego się nauczą, różnego rodzaju działania społeczne, to zostanie też z nimi. Czasami też mogą młodzi ludzie nie mieć takiej świadomości faktycznie, po co mam organizować to wydarzenie w szkole, dlaczego mam pójść, uzyskać jednego partnera do jakiegoś działania, które jest realizowane. Natomiast to jest, myślę, bardzo cenne, kiedy też faktycznie nie każdy ma taką świadomość, że to może się przydać tej osobie zaraz, jutro, pojutrze, za rok, ale faktycznie w dalszej perspektywie czasu jest to bardzo, bardzo cenne i na pewno te osoby na tym skorzystają. Na tym kolejnym slajdzie zebrałem Panią różne takie inspiracje, które są bardzo też ciekawe, mogą się dać w różnych działaniach wolontariackich. Na pewno zachęcam do odniesienia się do jednej z publikacji, którą być może Państwo znacie. To jest publikacja wydana w ramach programu Kto na ochotnika. W ramach tego programu jest publikacja Po co nam wolontariat?
Jest tam przygotowana taka mapa, też ćwiczenie pokazujące, jak analizować kompetencje z młodymi ludźmi. Publikacja jest na pewno znana, jest to publikacja taka żółta, więc ja bardzo polecam. Tutaj możemy też zobaczyć, jest taki krótki arkusz, na którym są różnego rodzaju kompetencje, dokładnie na 53 stronie. Co nam daje wolontariat? Faktycznie ten arkusz możemy wykorzystać albo rozbudować w własne pomysły, analizując na przykład to, jak młodzi ludzie poszczególne działania, co zyskali dzięki angażując się w działania wolontariackie, które Państwo podejmiecie. Na pewno cenną informacją jest doświadczenie i też to, czego się uczymy. Gdyby taka bezpieczna przestrzeń do eksperymentowania, robienia różnych aktywności. Państwo jesteście opiekunami młodych ludzi, którzy też czuwają nad tym bezpieczeństwem, tymi działaniami, które są realizowane, ale też zachęcam do oddawania takiej większej przestrzeni, też uczenia się na tych błędach. Pamiętam jedną z grup, z którą współpracowałem, tutaj bardzo był, też w tym opiekunce leżało bardzo na tym, żeby te wszystkie działania były bardzo zrealizowane, konkretnie wszystkie. I tak zapytałem się, ale też może stwórzmy taką przestrzeń, że uczniowie wpadli na pomysł działania X. Jeśli go nie zrealizują, to potem wyciągniemy z tego wnioski, faktycznie co się stało, dlaczego ten pomysł nie przeszedł. Faktycznie jest to proces bardzo długotrwały, ale też Pani poświęcając swój wolny czas na to, żeby realizować różnego rodzaju działania, ale też nauczmy młodych ludzi wyciągać wnioski takiego analizowania tego, co tych pomysłów albo też działań, które nie zostały zrealizowane lub zostały zrealizowane. Działanie tylko charytatywne. Często rozmawiam z młodymi ludźmi czy studentami o wolontariacie, kojarzy się to wolontariat ze zbieraniem różnego rodzaju pieniędzy, angażowaniem się na rzecz osób potrzebujących, ale też starałem się w programach, które realizuję, stworzyć taką przestrzeń do tego, żeby każdy mógł zgłosić własny pomysł, każdy mógł się zaangażować. Czy na przykładzie Kępna, tam młodzi ludzie realizują różnego rodzaju działania, które chcą, wynikają z ich potrzeb. Gdyby wynikają z potrzeby, żeby nie mają jakiś alternatywny pomysł na wolnego czasu, ale też chcą pomóc innym osobom przy okazji. Były też projekty ekologiczne, w ramach którego były spotkania z przyrodnikami, uczyli się ochrony gatunków, uczyli się gatunków drzew oraz ochrony przyrody. Potem powstawały różnego rodzaju akcje społeczne, które na rzecz tego celu były realizowane. Kolejną publikacją, którą mogę polecić, jest to PIPE, Wspieraj Młodzież Coachingowo. Już podsyłam do niej link na naszym czacie. Publikacja, z której często korzystam. Publikacje są pokazane różne przykłady ćwiczeń, jak pracować z młodymi ludźmi, albo też analizowanie własnych kompetencji, różne formy bardziej coachingowe, które możemy wykorzystać w działaniu. Ja często wykorzystuję pracując z młodzieżą koło kompetencji. I to jest takie ćwiczenie, które też polecam, można je zrobić. Przekazuję młodym ludziom koło, podzielone na 10 ćwiartek, w zależności od kompetencji, które wybieram z różnych raportów. Najczęściej są kompetencje z jednego raportu i zachęcam ich, słuchajcie, mamy kompetencje myślenie projektowe, raport 2020. W jakim stopniu uważacie, że ta kompetencja jest u Was rozwinięta? Każdy zakreśla procentowo. Potem, jak właśnie inteligencja, oczywiście każdą kompetencję wyjaśniam, dostosowując wyjaśnienie do poziomu klasy. Mamy kompetencje, inteligencję emocjonalną. Wyjaśniam kompetencje, pytam się, jak uważacie, że umiecie tę kompetencję rozwinąć. Często pojawia się na przykład, co ciekawe, najniżej oceniana jest kompetencja o wielokulturowości oraz wielojęzyczności. Tę kompetencję najczęściej niżej młodzi ludzie oceniają. I potem mówię, słuchajcie, ale według tego raportu Future World Skills 2020 wynika, że te kompetencje powinien posiadać każdy pracownik w przyszłości, że gdyby wy, na pewno powinniście mieć te kompetencje opanowane. I potem organizujemy dyskusję na temat tego, w jaki sposób można rozwijać te obszary. We wcześniejszych kilka chwil temu opowiadałam o wyznaczeniu celów. Ja też zachęcałam nauczycieli i nauczycielki, którzy pracowali w ramach programu o wolontariacie, do tego, żeby w początku roku wyznaczyć sobie pewien cel. Czyli każdy z nas ma jakiś cel w życiu lub też będzie miejsce, do którego dąży. I mamy dwa rodzaje metod. Metod SMART, które jest bardzo znane często w projektach, które planujemy. Cel powinien być specyficznie mierzalny i specyficzny, czyli czymś takim nowym dla nas wyzwaniem. Mierzalny też faktycznie do osiągnięcia. A to, że nie wybieramy celu, że faktycznie do jutra przeczytam 10 stron tekstu, ponieważ to jest bardzo mało mówione, ale faktycznie nie wiem, nauczę się, czy też opanuję dobrze język obcy ten, aby móc wyjechać za granicę, na przykład na studia. Realny, czyli faktycznie wybieram taką rzecz, którą jestem w stanie osiągnąć przy samodzielnie, też przy pomocy innych osób, oraz terminowy, splanowany w czasie. Cel bardziej coachingowy to jest według modelu
Exact, czyli cel exciting, czyli ekscytujący, teraz taki stanowiący nowe wyzwanie, że chętnie się będziemy angażować w ten cel. Assessable, czyli taki bardziej mierzalny, wymiarny, że faktycznie jesteśmy w stanie go osiągnąć. Challenging, czyli stanowiący dla nas wyzwanie, czyli jakby, że chętnie będziemy angażować się w ten cel, żeby móc go osiągnąć, ponieważ dzięki temu uzyskamy pewną jakąś korzyść, umiejętność, coś dla nas bardzo ważnego. Time frame, czyli jest zaplanowany w czasie, w którym będziemy mogli zrealizować ten cel. Wspomniałem wcześniej, że Natalia skrętnie przygotowała pewien taki pomysł. To się nazywa giełda pracy wakacyjnej. Po pewnym którymś projekcie, który został zrealizowany, okazało się, że zgłosili się do niej pracodawcy, którzy poszukują młodych ludzi do pracy w okresie wakacji. I wspólnie z pracodawcami, tutaj jest kolejny punkt, stworzona została taka pewna giełda, taka współpraca, że pracodawcy zgłosili, kogo potrzebują i ci młodzi ludzie, którzy angażowali się w różne działania, bez problemu znaleźli pracę wakacyjną i chętnie zarówno angażowali się w czas w różnych działaniach, które były realizowane w okresie wakacji w bibliotece, jak również pracowali w okresie, zdobywali pierwsze doświadczenie. Czyli tu widzimy taką drogę, że ci młodzi ludzie nauczyli się takiej pewnej otwartości. Natalia powiedziała cenną rzecz. Recytuję, że on powiedziała dzisiaj, że ci młodzi ludzie, którzy z nim pracują, przestają się bać walczyć o swoje, czyli gdyby są się też świadomi swojej własnej wartości, też jak gdyby wiedzą też czego chcą, albo też co mogą zyskać lub stracić. I też zaczynają mieć plan na siebie, czyli doświadczając różnych sytuacji w ramach wolontariatu, faktycznie te grupy są na różnych etapach. Czasem ktoś się nie dogaduje, czasem ktoś się kłóci, czasem ktoś odpada, ale potem też ktoś wraca. Podobnie było z moją grupą młodzieży, z którą pracowałam, którą kierowałam w Krzakach. Część osób zrezygnowała, stwierdziła, to wolontariat nie dla mnie, gdyby nie będę się w to angażować. I na początku wydawało mi się, że to jest mój problem, że faktycznie ja nie potrafię zarządzać ludźmi, ale potem zrozumiałem, że faktycznie nie każdy musi chcieć lub też lubić angażować się na rzecz i pomagać innym osobom, ale niektórzy też nie wiedzą, co mogą, jak mogą też wpłynąć na życie innych osób, co mogą zrobić, w jaki sposób mogą pomóc, jak też mogą zrobić przestrzeń wokół siebie, ale też przy okazji czegoś nowego się nauczyć albo doskonalić w sobie. Tutaj mamy w tej giełdzie pracy wakacyjnej, to była w zeszłym roku taka inicjatywa powstała, myślę, że ona będzie kontrolowana w przyszłości przez Natalię, więc to też jest ciekawy pomysł, żeby też uczyć się nawiązywać współpracy z pracodawcami. Tutaj często z młodymi ludźmi zastanawiamy się o pracy marzeń, często mówimy, co chcieliby robić w przyszłości. Być może to jest też dobry pomysł, żeby jeśli mamy grupę wolontariuszy, zapytać się ich, o czym marzą w przyszłości, albo jakie są ich marzenia i wokół tego pytania budować działania, które są podejmowane w szkole. Eksperymentowanie jak najbardziej stwarzając sobie taką przestrzeń doświadczenia. Na pewno każdy z nas tutaj chciałby się czegoś nauczyć, dowiedzieć, doskonalić. Być może to będzie szansa na to, żebyśmy w nowym roku szkolnym takiej umiejętności te rzeczy zdobywali w ramach działań wolontariackich. Na przykład jeśli chcemy doskonalić język obcy. Faktycznie jest to też dobry pomysł, ponieważ mamy Erasmusa, program Erasmus Plus i możliwość organizacji wymian międzynarodowych. Jeśli chcielibyśmy faktycznie uczyć tego języka hiszpańskiego, to być może jest to dobry pomysł, żeby wyjechać na tydzień z młodzieżą do Hiszpanii, realizować ciekawe działania. Przy okazji my też się czegoś nauczymy, jako też organizatorzy czy opiekunowie tej grupy, ale też zyskają na tym przede wszystkim młodzi ludzie, osoby, z którymi współpracujemy. Koło kompetencji, wspominałem o kole kompetencji, mówiąc o różnych umiejętnościach, też zachęcajmy o to, o współdecydowaniu, o zachęceniu młodych ludzi do tego, aby współdecydowali o programie szkolnego koła wolontariatu. Widziałem programy, w których było wpisane bardzo mnóstwo działań i też nauczycielki, z którymi współpracowałem i byłem zaskoczony. Faktycznie zrealizowanie 40 działań w ciągu szkolnego jest to możliwe, pod warunkiem, że nie prowadzimy zajęć, na przykład nie mamy życia prywatnego i faktycznie możemy się tylko oddać wolontariatowi. Może lepiej byłoby zrobić tak, aby zachęcić na początku roku szkolnego młodych ludzi do tego, żeby na przykład zmienić sobie swój cel. Bo w tym roku chciałbym na przykład zrobić to, być może jeden cel, żeby zgłosili własne pomysły na takie działania, aby też zrobić taką krótką diagnozę potrzeb, którą mogliby zrobić. Faktycznie można mieć też działania, które są stale organizowane w szkole, nie wplatać, ale jeśli odpowiemy się na taką przestrzeń, też widać to po Natalii Skępta, że tutaj było wielkie otwarte potrzeby młodych ludzi. Teraz młodzi ludzie, pani Natalio, my chcemy zrobić to, to i to. My chcemy zrobić grę miejską, ponieważ chcemy zrobić grę o, ważna dla nas jest historia społeczności lokalnej, więc chcemy zrobić to, to i to. I więc jakby młodzi ludzie też to robią i faktycznie angażują się, widzą potrzebę, ale też widzą to, co dzięki temu zyskują. Tutaj mam też przykład jednego z uczestników, który dzięki tym działaniom wolontariackim bierze udział i będzie prowadzić na ogólnopolskim wydarzeniu w przyszłym tygodniu.
działanie z zakresu nowych technologii programowania. Tutaj doświadczył, wziął udział w jednym warsztatach, które były organizowane w bibliotece, potem dowiedział się, poznał różne sposoby programowania, doskonalił jeszcze indywidualnie i teraz faktycznie będzie mógł brać udział w ogólnopolskim wydarzeniu. Motywowanie i wspólne świętowanie to jest też bardzo ważny i kluczowy element, o którym zapominamy, to żeby też wspólnie cieszyć się z sukcesów i tego, co zrobiliśmy, bo jednocześnie to jest motywacja dalsza, że ci uczniowie, którzy realizują działania, będą dalej kontynuowali i chętnie angażowali się w działania wolontariackie, ale też dla nas jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli takie poczucie, że docenienia też pracy sam siebie, że zrobiliśmy coś naprawdę dobrego. Kontakty z pracodawcami. Być może warto zachęcić do tego, żeby przedstawiciele konkretnej firmy przyszli do nas do szkoły i zapytali się na przykład, też opowiedzieli o tym, co może dziać się, co można robić w przyszłości, jak wygląda ich ścieżka edukacyjna i zawodowa. Pamiętam w ramach dwóch programów, które były realizowane z firmą AXE oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Centrum Pracy Obywatelskiej, pracodawcy w ramach swojego wolontariatu pracowniczego, bo takie działanie też jest realizowane w firmach, przychodzili do szkół i prowadzili zajęcia z zakresu albo ubezpieczeń, albo bankowych, które działania nie promowały żadnej instytucji, produktów konkretnych instytucji. Natomiast to były też działania, że ktoś nie ma wolontariatu, pracownik, przyszedł do nas do szkoły i dzięki temu zyskiwali młodzi ludzie. Ja współpracując przez 6 lat z jakąś instytucji, zyskałem sporą wiedzę na temat finansów i cieszę się bardzo, bo nigdy takiej wiedzy i takich właśnie szczegółów bym nie zdobył. Scenariusze zajęć. Są też dostępne scenariusze zajęć różnych organizacji. Ja potem materiale zbiorę też linki do jednych scenariuszy i podeślę do Państwa takie gotowe, które można znaleźć w które można znaleźć w internecie na różnych portalach z zakresu doradztwa zawodowego i zawodów przyszłości. Tutaj też mówiliśmy, kolejnym elementem jest droga do sukcesu, droga do celu, czyli wyznaczenie na początku roku, kim chcę być, albo też co chcę robić w przyszłości. Ja często to wykorzystuję, rysuję pewną drogę, na której zaznaczamy pewne elementy graniczne, dopisujemy różnego rodzaju znaki drogowe, które pokazują pewne nasze ograniczenia lub też coś, co może nam pomóc. Nie wiem, znak nakazu, w sensie nakazu jest prosto, więc pokazuje, że idę prostą drogą, jakiś znak stopu, że muszę zrobić, żeby zatrzymać się, bo na przykład może coś mi nie wyjść. Kim jestem, kim będę, to jest też taka próba powiedzenia sobie, kim jestem i kim będę w przyszłości. Kim będę na przykład za rok, kim będę za kilkanaście lat. Oraz bohaterowie, czyli wybranie takich historii ważnych osób dla młodych ludzi, tu na podstawie zobaczenia, jak wyglądała ich historia. I często zobaczymy różnych sportowców, muzyków, którzy faktycznie angażowali się w różne działania. Możemy wykorzystać ich biografie, które są dostępne w internecie. Oraz wybrać na podstawie ich historii zbudować warsztaty. I zobaczyć się faktycznie pokazać młodym ludziom, że osoba, która dążyła do swojego celu, która realizowała różne działania, czyli występowała w szkolnej grupie teatralnej, angażowała się w szkolę drużynę sportową, pomagała im, faktycznie w jakim miejscu jest teraz w swoim życiu i jak też to działanie wolontariackie na nią wpłynęło. Też na tym będziemy już powoli kończyć nasz część, którą dla Państwa przygotowałem. I teraz, jeśli macie Panie pytania, to z chęcią na nie odpowiem. Jeśli nie, to mogę zachęcić do kontaktu i tego, żeby kliknąć, o, tak może to też zrobię taką trochę reklamę i skorzystam z tej okazji. Na stronie właśnie swojej, na stronie Manufaktury Przyszłości, czasem wrzucam artykuły o różnych działaniach, o temat artykułów, na temat tego, jak może wyglądać rynek pracy w przyszłości, o zawodach w przyszłości, kompetencjach w przyszłości, czasem informacje o różnych wydarzeniach albo o tym, co robię i w jakich projektach można się znaleźć. Zachęcam. Jeśli coś Państwa zainteresuje, to też śmiało można kliknąć na tę stronę. Jeśli są pytania, to zachęcam do zadawania pytań. Staram się na nie odpowiedzieć. Właśnie nie widzę pytań. Odpowiadając teraz na pytanie, mam jeszcze jeden slajd. Slajd z moich badań zeszłorocznych, które realizowałem w ramach jednego z przedmiotów. To są badania, kim jestem, kim będę. Zapytałem się dwie grupy młodych ludzi, grupę Stoczkowa Małego oraz Kępna. Uczestnicy brali udział w jednym programie, tym samym programie ogólnopolskim.
Zadałem pytanie, każda z osób otrzymała kartkę, na której zapisywała, kim jest, i każdy mógł wpisać 20 wariantów odpowiedzi oraz kim będzie w przyszłości, również 20 wariantów odpowiedzi. Następnie te wyniki porównywałem. To było ponad 1000 rekordów, które dzieliłem na tworzone przeze mnie kategorie, przypisując do poszczególnych kategorii, które widzimy w tabelce po lewej stronie, oznaczone kolorem. I możecie Państwo zobaczyć, jak też młodzi ludzie definiują siebie, to już taki bardziej materiał uzupełniający w ogóle. Najczęściej pojawiało się definiowanie się przez rolę społeczno-rodzinne. Córka, wnuczka, siostra, brat. Przez cechę charakteru albo przez identyfikację gatunkową, rodzajową, czyli jestem człowiekiem na przykład. Następnie też role społeczne pozostałe, czyli na przykład jestem uczennicą albo uczniem, jestem tutaj mamy jeszcze koleżanką, kolegą. Następnie w przyszłości trochę się te wyniki zmieniły, ponieważ zmniejszyła się identyfikacja, jeśli chodzi o role na przykład społeczne pozostałe, natomiast częściej ludzie definiowali się przez cechy charakteru wewnętrznych. Zaskoczyło mnie również to, że bardzo mało pojawiło się identyfikowanie sobie przez umiejętności, czy przez umiejętność wykonywania pewnych czynności. I tutaj widzimy, że faktycznie być może to się pojawiło w tej grupie, być może to specyfika tego badania, że bardzo mało osób wskazywało faktycznie swój taki potencjał pokazujący, co potrafią wykonywać, czym są dobrzy. I być może to jest taka też refleksja dla nas, abyśmy zachęcali młodych ludzi do tego, żeby zwracali też uwagę na to, aby młodzi ludzie w ramach tych wszystkich działań, które podejmują, podnosili, doskonalili swoje kompetencje. Być może warto też wspomnieć czasem o tych działaniach, o naszych działaniach, które podejmujemy, o kompetencjach czy umiejętnościach, które mogą ci młodzi ludzie stawać. W razie pytań jestem do dyspozycji mailowo, facebookowo, tutaj zachęcam. Niestety nie pojawiły się w trakcie naszej rozmowy pytania, więc tutaj ja mogę podziękować i dziękuję bardzo serdecznie za udział w webinarium. Trochę przedłużyliśmy czas, więc cieszę się, że panie wytrwałyście do samego końca. Bardzo miło mi, że mogłam drugie webinarium wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i z paniami i z programem Kto na Ochotnika. Także dziękuję bardzo za ten czas. Życzę miłego wieczoru. Mam nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia i życzę przede wszystkim powodzenia w tych wszystkich działaniach oraz tego zbierania siły. O, mam pytanie na czacie. Dziękuję bardzo za ten czas, dziękuję bardzo za miły głos i za to, że te informacje, które przekazałem, mogą się Paniom przydać. Więc ja życzę powodzenia, trzymam kciuki za wszystkie działania wolontariackie, zachęcam do udziału w działaniach CEO na rzecz wolontariatu i przede wszystkim korzystania różnych z tych publikacji, które na ochotnika i materiału i karty pracy, które są, naprawdę są bardzo wartościowe, a myślę, że program też będzie przynosił wiele rezultatów pozytywnych. I trzymam jeszcze raz te wszystkie działania i zbierajmy ten czas i też szukajmy inspiracji wszędzie. Dario, dziękuję. Tutaj możemy... O, super.